Co się dzieje? Gdzie ja się podziałem? What the hell? O, łóżeczko. What the fuck? Co to za ciało? Co to za ciało? Co tu się działo? Jakaś tutaj się musiała oporzona gonitwa dziać. Zobaczymy, co ten kolo tu ma. Aha. Dobra. Czyli masyw. Szkoda. Muszę się stąd uwinąć i to jak najprędzej. Nie wiem gdzie, ale się uwinę. Najpewniej jestem za jakimiś kurde torami, pociągami. Przebiegnę się w stronę torów. Może coś się tu znajdzie wybornego. Tylko zastanawia mnie najważniejsza rzecz. Dlaczego martwe ciało leżało tuż za mną? Dlaczego leżałem na leżaku? Co do cholery się to stało? Jakim chujem? Piramida Cheopsa. Zajebiście. Zaraz dotrzemy do... Nie wiem dokąd. Zaraz się to okaże. Idę ślepotą. Ale przydałaby mi się broń i to bardzo. Ponieważ jestem bez broni, a bez broni to ja nie przetrwam. A biegąc non-storami znajdę. Tylko co się znajdzie, to się okaże, a nie wiem, co jeszcze mnie może czekać. Chociaż celem mojej misji jest przetrwać. Przede wszystkim przetrwać, bo to jest mój podstawowy cel zadania. A jeśli go wykonam, to będę żył wiecznie. Lecz jest strasznie cicho. A jest cisza, to mam takie przeczucia, że coś mnie może za niedługo zaatakować. Nie wiem, ubić mnie, ustrzelić, wbić mi kij w dupsko, cokolwiek mogą tu zrobić. A co jeszcze za tym idzie? Czysty, brudny, krwisty zgon. O, sklepik. Może coś w nim będzie. Może jakaś kurde okrągła, świetna, wypasiona broń do Mordoru. O, lipa. Jakiś budynek. Może on mi wskaże drogę. Zobaczymy, przejdziemy się. A jak nie, to idę dalej. I najlepiej jakbym zaczął biec w stronę tych gór. A, zombiak, cholera jasna. No i lipa, nic nie znajdę. Jep. Dup, przeżyłem. Ha, 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 ha. Dobrze, a więc uciekliśmy zombiakowi. Zombiak jest na tyle downem, że nie potrafi skakać. Czemu? Bo ma koślawe nogi. Co to jest? Co to jest? Tutaj jakieś kurde sklepy z hamburgerami. Sklepy firmowe, samochodowe, napojowe. Tylko że ja nie wiem, jak ja to ogarnę. I najgorsze jest w tym, że jestem sam. A samemu nie wiem, czy dam radę od razu. Ale idę w stronę gór. Czuję jakąś aurę. Gdzieś z nieopodal tych gór. Może to przeznaczenie mnie tutaj goni. Może w końcu dostanę to, na co zasłużę. Czy aby to będzie możliwe? Zaraz zobaczymy. Tylko jedna jest pewna rzecz. Czy ja na pewno to przetrwam? Czy nie odwiedzę jakichś, nie wiem, ludzi, zombie, którzy mnie zjedzą, pogryzą, nie wiem, rozprują mi brzuch, z którego wyjdą flaki? Kolejny budynek, pusty budynek. Fuck! Kolejny zombiak. Nie da mi spokoju, nie odpuści mi.
Co to? Broń palna! Jeb, kurde. No, to chociaż mi wystarczy. I jeszcze zegarek, żebym się znał na czasie. Jeb! Ale się dupłem. Biegniemy dalej. Przynajmniej mam jakąś broń do obrony przed wrogimi ludzkimi stworzeniami. To mi przynajmniej wystarczy, abym mógł się obronić przed złem. A to zło będzie nieuniknione. Dlatego zmierzam cały czas w stronę gór, aby dopatrzeć się swojego losu. Marnego losu zwykłego survivora, który ma ryj jak ciastko. A broń, nie wiem, z lumpeksu kupił. A raczej ukradł. Nic mnie nie goni. Jest cisza. Jest ta głupia, niepokojąca cisza. I to mnie zaczyna niepokoić. Widzę jakąś rurę wydechową, może zbiornikową, przeciw ściekom, zanieczyszczeniom. Zaraz zobaczę, czy to właśnie to miejsce mnie wypełni niecnym losem. Losem zwykłego człowieka, survivora. No nic, ruszam dalej, bo widzę, że już tutaj nic nie zrobię. Więc moim podstawowym celem, jeżeli mogę się tutaj wyrazić, jest dotrzeć do niejakiej Area 51 i zbadać jej miejsce. Może w niej coś znajdę, jakąś wskazówkę, może jakiś tip niecny, może jakiś prezent w postaci, nie wiem, 3000 złotych. Nie wiem, no hajsy się u mnie nie zgadzają jako survivor, który musi z czegoś żyć. Bo za jednego zombiaka nie wyżyję na całe życie, więc muszę cały czas coś robić, żebym mógł przetrwać każdą kolejną głupią noc i dzień pełnej hordy postapokaliptycznych zombie, które mnie najchętniej by zabiły. O, kolejny zbiornik. Może w nim tym razem coś będzie. Chociaż nie wiem, nie jestem tego pewny. Pierwszy zbiornik okazał się złudzeniem. Wiedziałem, że coś by było, ale jednak nie ma. Może jednak tym razem los się do mnie uśmiechnie i tym razem zafunduje mi coś porządnego. Tym razem może coś mi się tutaj uda znaleźć. Pierwszy zbiornik okazał się być naprawdę... Auteczko! Proszę, takie trochę niepozorne, ale gliniarskie. Podejrzane, nie? Plecaczek. Muszę wziąć jakieś naprawdę dobre ku... Zobaczymy tylko, czy działa. Unbelievable! Działa! Odpala? Rusza się. Dobrze. A więc teraz moim celem będzie wyruszenie w wielką podróż po złoto. Po złoto pełne przygód. Jep. Tak jak powiedziałem, ruszam teraz na areę. Tylko muszę się upewnić, czy mnie nic nie zabije, nie zestrzeli, nie zgniecie, nie poturbuje. Tego nie wiem, tego nikt nie wie. Ruszamy, ruszamy. Czy może w końcu los mi dopisze szczęście? I może w końcu dopełnię swojego celu, który wykonuję od 16 lat. Może w końcu uda mi się wszystko pięknie uratować. Uratować tą ludzkość przed apokalipsą zombie. W końcu zakończę
te wieczne wojny zombiaków z ludźmi. Może w końcu zapanuje pokój na tym świecie. To się okaże tylko dzisiaj. Czy uda mi się ten cel wykonać? Zaraz będziemy w Arei i zaraz sprawdzimy to, czy to będzie prawda. O! Jakiś sklep z skręcącymi się talerzami. Ja bym z pojazdem do Arei tam nie wjeżdżał. Dlatego zostawiam sobie ten pojazd jako znak, że ja tu wrócę. Ja tu wrócę z moimi rzeczami. A więc ruszam teraz do Arei, żeby zobaczyć, co takiego w tej niebezpiecznej strefie się dzieje. Co mogę tam wyszukać, wynaleźć. Źródło, które mogłoby zniszczyć to zło, które się wypleniło z jednego zombiaka aż po kolejnego. To się zaraz okaże. Widzę sam teren. Zastrzeżony kratami, pełnymi zastrzeżonymi strażnikami, które mogą mnie tutaj zabić. Chociaż jest pusto, to znaczy, że dzisiaj mam szczęśliwy dzień. Dzień na znalezienie tego, czego szukam do tej pory. I czego w końcu będę miał okazję skonfrontować to zło. Lecz czuję tutaj niesmak akcji. Niebezpieczeństwo czeka zawsze, aż w końcu mi ubije. Strzeli mi kulkę w oko, albo widelec mi wbije. Wszystko może się stać w jednym momencie, w jednej sekundzie. Czerwona strefa, nie wchodzę tam. Mogą mnie tam napromieniować. Albo gorzej. Okej, sprawdzam dalej teren. Może kanały mi powiedzą, co tutaj będą za rzeczy. Zanim stąd się kompletnie ulotnie z tym celem, który muszę wypełnić. Póki co nic nie widzę ciekawego. Może mi los podpowie znowu. Tym razem może coś się stać. Tylko muszę być ostrożny. Bardzo ostrożny. Jestem już na tak niebezpiecznych terenach, gdzie mogę naprawdę spotkać w bardzo łatwy, szybki sposób śmierć. A tu co? O, coś czuję. Jest. PDW bez ammo. Szkoda. Zawsze może być ten pistol uroczy. Jep, uwaga. No, w końcu będę tam, gdzie chciałem dotrzeć. Jakiś znak zapytania. GPS mi nie wykrywa. Co to może być? Zaraz mogę się zorientować, co to może być tym razem. Coś tu leży. Gruba broń, bez ammo. Dobra, bądź ostrożny, uważny, cokolwiek. Bylebyś nie zezgonił, kolego. Jesteś sam na własną odpowiedzialność. A los ci już i tak nie pomoże. Nawet jakbyś bardzo chciał. Okej. Schodzimy na coraz niższe stopnie. What the hell? Co tam się stało? Tam jakaś kurcza masakra się stała. Zaraz zobaczę, co tam na dole jest. Chcę wiedzieć, co to będzie. Oh, motherfucker. Buggy zombie. Jej. A co to za i? Ja już położyłem dzisiaj kropkę nad i. I położę. Zombotech Info. W San Fierro znajduje się Zombotech. Radioaktywna strefa, w której znajdziesz bardzo wiele dobrych itemów. Uwaga! Niezbędny będzie specjalny kombinezon.
By zdobyć więcej informacji, podążaj za wyznaczonym celem na mapie. What the hell? Co to za czaszka na GPS-ie? OMG. To będzie dla mnie jedyna okazja, żeby dotrzeć tam, gdzie mój cel będzie mnie prowadził. Nie wierzę. Idę za tym celem. I to jak najprędzej. Tylko wrócę do mojego pojazdu. Mojego pięknego, czarno-białego pojazdu z napisem jestem survivorem i walczę o to, aby przetrwać. Uciekam. Oby mnie tu jeszcze coś gorszego nie spotkało. Oby. Obym to przeżył. Niebawem dowiem się, dlaczego żem tu dotarł. Co było moim celem? Ta kropka nad i, czy samo i bez kropki? Nie wiem. Dowiem się, jak dojdę do mojego pojazdu i pojadę tam, gdzie mnie prowadzi GPS. To będzie ciężkie wyzwanie. Samym ciężkim wyzwaniem było tutaj dotrzeć żywym. Ale żeby jeszcze dotrzeć tam i zrobić, co do mnie należało, to będzie cięższe. O wiele cięższe. Dlatego uciekam się do mojego pojazdu, pięknej furgonetki, za dwoma pustymi talerzami, sztucznymi talerzami, które nie mają żadnej wartości, a tak naprawdę jest kosmicznym sklepem, gdzie tam się można wszystko zakupić. Ruszam. Gdzie popadnie, pistol w ręku, głowa w plamie. A czy udam się tam, gdzie trzeba? Apokalipsa się zakończy, jeśli będzie tylko potrzeba na to. Jest sklep UFO. Dobra, liczę na to, że mój pojazd tam będzie. Widzę moją furgonetkę. Tylko dziwnie, że została ta tknięta. Pięknie, mój pojazd. Tylko dziwnie, dlaczego został tak ruszony. Może ktoś mi go, nie wiem, chciał podwinąć. Na szczęście ruszam teraz tam, gdzie trzeba. Po wyzwanie. Po tą czaszkę. Sprawdzę jeszcze na mapie, czy to nie jest ten cel, którego szukam. Pojedziemy tam i sprawdzimy. Jak najbardziej. Ale gdyby nie moje plany, to by nic się nie udało. Nie pojechałbym tam, nie zrobiłbym tego, co trzeba. Miałbym gorzej. A tak, to przynajmniej jakoś z tego wyjdę. Może inaczej miało być. Może mogłoby być jeszcze gorzej. Ale zawsze wyjdzie najlepiej. I najważniejsze, muszę przetrwać. Bo już prawie było blisko, abym był trupem. Muszę dojechać po to, aby odbyć tą przygodę w niecnych miejscach, gdzie może stać się zawiść i wszystko może paść w jedną zieloną, plugawą wojnę, która może się skończyć jednym wielkim niepowodzeniem. Muszę tam dotrzeć. Czekam, aż będę na tym miejscu. I czekam, aż w końcu zakończę te wszystkie wojny między ludźmi i ludźmi, a ludźmi i zombiakami. Zombie przede wszystkim trzeba wyplugawić. Bo to są jedyne zarazy, które psują równowagę na świecie. Wyczuwam jakieś tutaj promowe moce. Takie trochę tutaj czuję. Nie podoba mi się ten prom. Wyczuwam, że tam coś może być specjalnego. Coś, co może mnie tutaj wybawić. Ale to może jeszcze nie teraz. Teraz powinienem dojechać do mojego celu, który jest niebieską czaszką. Taką trochę turkusową czaszką.
Ruszamy, ruszamy. Bo wiem, że dam radę. Jep. Dziwne, że takie zablokowane rzeczy mogą być do zniszczenia. Wiszące zombie. Zniszczone wraki samochodów. Czy to może być tak aż źle? Waham się przez 50 na 50. Jep. Te wraki mnie wkurzają. Blokują mi tutaj transport. Ale i tak dam radę. Tutaj jakaś... Jep! Co to ma być? What the fuck? Jest! Przecisnąłem się. Z ledwością, ale się przecisnąłem. Jest! Prawie na miejscu jestem. O, maseczka mi odpadła. Będzie aż tak źle. Zaparkowałbym gdzieś ten pojazd. Już wiem nawet, gdzie zaparkuję. I to tak, żebym nie musiał mi nikt kraść. Jep. Ruszam, ruszam. Po mój skarb. Z moim pistolem przetrwam. Może nie na długo, ale przetrwam. Zobaczę, co dalej się będzie działo. Co mnie tu czeka. Czuję tutaj dość nieczystą atmosferę. Jakiś biały, zasolony dym. My God! What the hell is this shit? Oh, fuck. O, kolejna kropka na ti. Status. Nie posiadasz kombinezonu. Udaj się do jednego z punktów na mapie. Zombotech. Znajdujesz się przy radioaktywnej strefie Zombotech. Nie przeżyjesz w niej więcej niż 10 sekund. By bez obaw poruszać się po strefie, musisz mieć antyradioaktywny kombinezon. A zobaczmy... O, fuck! Fuck is shit! O! Ale łeb głowy! A! A! O! O ta hel! O! Ale mnie łepetyna boli! Matko! Dobrze! Ruszamy po kombinezon! Jest! Widzę! Widzę te biało-czerwone ubranie! I wierzę, że tam jest ten kombinezon, który może mi uratować życie. I ochronić mnie przed radioaktywnością. A więc ruszam tam i chcę zdobyć to. Za wszelką cenę uratować ludzkość przed zielonymi, pustymi zombiakami. Ruszam. Tylko waham się, że może coś mnie gorszego czekać niż uratowanie ludzkości. Coś, co może sprawić, że mogę zginąć. Jeszcze tego nie wiem. Ale kiedyś się dowiem. Niebawem. Niebawem dojadę po mój kostium. Dopełnię swojego losu. Uratuję ludzkość przed tą złą, czarną magią, zwanymi zombiakami. I coś czuję, że to się może skończyć dla mnie dobrze, albo bardzo źle. Jest! Wiedziałem, że coś z tym promem jest nie tak, ale nie sądziłem, że aż tak. Ruszam tam. Ruszam tam, aby zdobyć to, czego szukam. Jep. Jakiś helikopter. Lol. Co się dzieje? Czyżby atak? Czyżby atak na moje godne imię? Zombiaki. Dobrze, płyną w przeciwną stronę. Dzięki Bogu, że nie w moją. Tak, zgadza się wszystko. To ten prom doprowadzi mnie do samego kombinezonu i sprawi,
że będę nieśmiertelny w tym terenie. Ruszam, ruszam po przygodę. Za niedługo tam dotrę. Wezmę to, czego szukałem przez wiele lat. I w końcu wyzwolę świat od zła. Od zła, które się wzięło od pierwszego zombiaka, które zagryzło drugiego człowieka i stał się tym samym stworzeniem, które zagryzło całą ludzkość i sprawiło, że tak apokalipsa musi się stać. Jest, jest. Jestem już prawie na miejscu. Ręka mnie boli od fapania spacją, ale żyję. Jeszcze żyję. To musi być gdzieś na dole. Zatem schody widzę. Jakieś wejście jest na dół. Czy aby na pewno tutaj? Się dowiem zaraz. Kontenery. Najgorsze miejsce, na jakie mogłem trafić, jest jump. O, czuję się teraz taki napakowany. Co się stało z moim głosem? Mój głos się zmienił. Ale dlaczego? Czyżby wszystko przez ten kombinezon? Ruszamy w drogę. Ruszam teraz po to, aby wyzwolić świat od zła. Zła, które się zrodziło od zombiaków. A zombiaki wyginą, jak tylko zniszczę to, co mnie tu trapi. Wracam. Wracam. Jep. O! Dobrze, zaraz sobie tam dopłyniemy. I zaczniemy robić to, co trzeba. Szczerze, wkurza mnie już ten pogrubiony głos. Ale jak kombinezon, to kombinezon. On mnie ochroni od wszystkiego. I przede wszystkim od radioaktywności, która mnie nasycała przez te sekundy i sprawiła, żem miał bóle głowy. Ale żyję. Doznałem lekkich dolegliwości, ale żyję i dotrę tam. I zniszczę ludzkość. Zombie. Nie ludzkość. Właśnie chcę uratować tę ludzkość. A czy mi się uda, czy nie, to zależy już tylko ode mnie. I oby mi się udało. Jest! Udało mi się. Teraz tylko muszę dotrzeć po mój pojazd, którego zostawiłem nieopodal bloków. Jeden obok drugiego. Jest! Mój bloczek. Mój kochany samochód. Ruszam, ruszam. Jep. Zaraz będziemy na miejscu. I zacznę robić to, co trzeba, aby wyzwolić ludzkość od zombie. Od plugawych, zielonokrwistych ludzi, którzy zaczęli gryźć jednego drugiego. Obawiam się tylko, że ja mogę z tego nie wyjść cało. Mimo wszystko zaryzykuję życiem. Uratuję całą ludzkość. I sprawię, że będzie pokój. Jest. Jesteśmy na miejscu. Na miejscu wypadku. I zarazem zarażenia, skażenia, radioaktywności. Może lepiej będzie, jak schowam swój pojazd tam, gdzie wcześniej go chowałem. Jest. Dobrze, nikt tu nie był. A więc ruszam. Ruszam po przygodę. Ruszam po skarby. I ruszam po to, aby w końcu zapanował ten długo oczekiwany przez graczy pokój. Nie! Ah, zombiak! Fuck! Czy ja go zabiję?
On mnie goni. On zawsze mnie będzie gonił wtedy, kiedy nie trzeba. Die, bitch! Nie żyję. Okej. Posiadasz odpowiednie ubranie. Możesz iść dalej. Saję, kurwa, piście. Spas! Ło, teraz to ja tu każdego pocisnę. Z takiej broni. Ło. Kałasznikow. Czy coś tu jeszcze jest? Świetnie. Tutaj już się wzbogacę. I to tak, że przetrwam tu bez najmniejszych problemów. Okej. Co to za niebieska kropka? Jakiś punkt. What the hell? Gdzie ja się tepnąłem? I co ja tu robię? Hmm. Podejrzane są te kraty. Yeah! Yeah! Huh? What the hell? Jest. Co tu może być? Same morfiny. Ach, to lipnie. Ale jedną mogę wziąć na wszelki wypadek. I noktowizor. Ło. Podczerwień mi pomoże. Pięknie. Jestem już tu bogaty. Tak bogaty, że nie wiem, czy ja stąd wyjdę cały. Ruszam dalej. Czy mnie tu coś czeka gorszego? Nie wiem. To się za chwilę okaże. Jakieś drzwi. Co ja tu robię? Może tu coś jest? Jakieś drzwi? Nie wiem, co to ma być. Ale to za chwilę. Wszedłeś do pomieszczenia, w którym jest bardzo silne promieniowanie. What? Jakie promieniowanie? Promieniowanie UV? Promieniowanie alfa, beta, gamma? What the hell? Nie podoba mi się to. Coraz mniej mi się to podoba. I coś czuję, że ja z tego cało nie wyjdę. O, Stefan! Mój kumpel. O, nie przestrzelę. On już tam leży. Stoi cały zazielonkowany jako zombie. Hatchet. O, teraz będę mógł sobie kosić zombiaków. Nawet na kilometr. Nie mogę się ruszyć. Co się dzieje? Czyżby promieniowanie tak na mnie działało, że ja już nie mogę nawet poruszać się ciałem? Co jest grane? Fuck! Czy ja wyjdę stąd cały? Czy ja przetrwam? Czy mój cel się dopełni? Czy uratuję tą ludzkość, która jest opanowana przez te właśnie plugawe stwory? God damn it. Czy ja właśnie nie stanę się tym samym, czym stanęli się zombie? Tego jeszcze nie wiem. Ale nie mogę się ruszyć. Co się... O, wyszedłem z tego cało. Ale co to było? Jakim cudem stałem się zombiakiem? I jak? Dlaczego się nie mogłem ruszać? Uciekam stąd. To nie dla mnie miejsce. Tu nie ma nic dobrego. Ale sprawdzę jeszcze to pomieszczenie. Tajne pomieszczenie.
Znajdujesz się przy pomieszczeniu z zablokowanym wejściem. Znajdują się w nim spawny pojazdów oraz dobre itemy. By się tam dostać, musisz mieć co najmniej 300 zabitych zombie. Dość ciężkie wyzwanie. Nie dam rady na dzień dzisiejszy. Dlatego stąd znikam. Znikam, ale ja tu jeszcze kiedyś wrócę. Wrócę i wyzwolę ludzkość spod władzy zombiaków. Idę stąd. Mam już dość tego miejsca. Tutaj tylko czuję zło. I błędy. I błędny finał. Uciekam. Nie ma tu dla mnie już miejsca. Nie da rady. Jest. Uciekam. Zdejmuję to to gówno. Da się to zdjąć. Za pomocą komendy zdejmij kombinezon. I to działa. Jep. O, mój głos wrócił. Ale mam skarby. I dzięki temu przetrwałem. Uciekam teraz stąd. To już nie jest to miejsce, które poznaję z tej strony. To jest po prostu masakra. Masakra, która może się zakończyć śmiercią. Ale ja doświadczyłem tego. Zobaczyłem to, czego nie chciałem widzieć. A więc czeka nade mną daleka droga, zanim ja będę mógł wyzwolić ludzkość. Ale się wzbogaciłem. I dzięki temu ruszę do sklepu, gdzie po prostu będę mógł sobie zrobić nie lada małe zakupy. A te zakupy mi pomogą w tym. I sprawią, że może w jakiś ten sposób będę mógł wyzwolić tą ludzkość. Jadę. Teraz wiem, gdzie mam jechać. Jakiś to mnie czeka cel. Mapa mi tylko to wszystko może wskazać. Może ten znak zapytania zakończy ten odcinek. To się jeszcze okaże. Póki co muszę stąd jechać, uciekać. Bo czuję takie naelektryzowanie. I to wszystko przez to promieniowanie. Zaraz stąd ucieknę. Ale powiem wam, było masakrycznie. Niemal bym zginął. Niemal. Ale przeżyłem. I sprawiłem wam niezłą przygodę. A więc tak. Żeby was nie oszukiwać, to był taki krótki, nie wiem, przygodowy 10-15 minutowy odcinek przygodowy, gdzie chciałem wam pokazać, jak przetrwać w strefach radioaktywnych. I niestety się stało. Prawie bym zginął. Prawie bym stracił wszystko, co mi było dane mieć. Ale gdyby nie to, że na tym serwerze jest kombinezon, tereny radioaktywne, interiory, to może jeszcze by to się stało jakoś gorzej. Ale właśnie tutaj oczekiwałem przygód i te przygody mnie napełniły dumą. Dlatego jeszcze raz, naprawdę warto tutaj być na tym serwerze i tu się opłaca, ponieważ tutaj możecie się nabawić przygód. Przygód, które mogą wam sprawić wielką frajdę. Jep. What the hell. Przejadę sobie tymi torami. Pięknie. I tak szczerze mówiąc, sam czuję takie jakby naelektryzowanie. Nie wiem. Ręce zaczęły mi dygotać. Nie wiem, jaki to jest powód tego. Dobrze. Jak nie mam, tory będą zablokowane. Dlatego ruszę sobie tymi oto właśnie mostami, białymi mostami. Ale powiem wam, zajebiście tutaj jest.
To jest chyba jeden jak najbardziej z oczekiwanych serwerów, które czekałem. I nie sądziłem, że aż tak tutaj będzie nieźle. Dlatego naprawdę gorąco wam polecam. I tak jeszcze na koniec wam będę mówił, że ten serwer to jest jeden z tych najlepszych, w które warto tutaj grać. I wierzę, że więcej osób będzie tu przychodziło i serwer się rozrośnie. Dobrze, ruszamy tam, gdzie powinienem ruszać. Czyli wracam się stąd. Było tutaj naprawdę nieźle. No poza tym, że no... nie oczekiwałem zbytnio dużo, wiecie, takich ekstremalnych rzeczy, ale mogłem oczekiwać takiej jakby bezpiecznej strefy, gdzie po prostu mógłbym sobie bez problemu dojeżdżać, ale widzę, że użytkownicy grają tu i czują tą moc tego serwera. Jep. Pięknie. No zaraz tam dojedziemy. Dojedziemy do tego sklepu. No, witam was po długiej przerwie. Niestety dokonałem zgonu. Oczywiście mój poziom jazdy pojazdami spadł do zera, kiedy zrobiłem porządną 360 i glebnąłem się w drugą stronę. Ale to nieważne. 40 minut zobaczycie takiej krótkiej, krótko-długiej przygody, jak to nasz survivor chciał ocalić może po części świat, ale po części też chciał się wzbogacić. Niestety, no, skończyło się to tym, że się zamienił w zombiaka, odmienił się, bo użył antidotum i po prostu uciekł. Uciekł po prostu i chciał do tego sklepu przyjechać. Dlatego wbijamy do tego sklepu. Świetnie. Byłem tu już dzisiaj. I chciałbym wam tutaj pokazać sklep. To jest mianowicie sklep, gdzie możemy sobie kupić jedzenie tutaj. Tutaj mamy jedzenie. I sobie przykładowo kupimy tak, nie wiem, water bottle. O, kupiłem sobie... O, barmanka podała ci water bottle, czyli nasza... dużo cytata, kobieta podała nam żarcie. Tutaj jeszcze burgera sobie kupimy. Ile żeśmy wydali obecnie? No dużo, dużo kosztuje jedzenie. Tu jeszcze niestety jest niedostępne, ale jak administrator wlepi skiny, no to wtedy nie będzie problemu. Magazyn Green Zone. Tu jeszcze chyba nie byłem. Zastanowię się w sumie. Tu jeszcze nie byłem, więc wiecie. Tutaj jestem już na ślepo. Widzę, że tu się nic nie odbywa takiego ciekawego. W tym miejscu. No proszę. Nic tu nie ma. Czyli takie pomieszczenie a la magazyn, bardziej bym to powiedział. Takie coś by mi się przydało na przykład do bazy. Dobra, idziemy stąd. Teraz tutaj idziemy, pokażę wam bardziej wysuniętą część wyspy. Tutaj kolejna część magazynu. No i tu już nie ma drogi powrotnej. Tak możemy uznać. Jak już tutaj idę, to ja stąd nie wracam. I naprawdę powiem wam szczerze, że to jest jeden na razie według mnie najlepszych prawie serwerów. Jeżeli dalej będzie naprawdę lepiej, cały czas będą dodawane jakieś nowe rzeczy, to serwer odniesie taki sukces, że to będzie najlepszy. Trzeba teraz użyć 200 GP i już nie mamy drogi powrotnej. Od razu mówię, już nie wracamy. Tu mamy sklep z amunicją do broni. I powiem wam, że mało kosztuje amunicja. To nawet dobrze, bardzo dobrze bym powiedział wręcz. Handlarz broni palnej. Kupimy sobie M4.
Za stówkę. Kup. Dobra. Teraz mamy M4. Tylko teraz bym coś jeszcze wywalił. O właśnie. Żebym mógł sobie wziąć tę amunicję. Proszę bardzo. Kupujemy sobie do 30 ammo. Kupujemy. Właśnie żałuję, że zginąłem. Ale jednocześnie się cieszę, że mogę wam pokazać sklep, w którym można na spokojnie sobie kupować bronię. Dobrze, zbijamy stąd tutaj. I to już jest, jakby to powiedzieć, wyspa, z której nie ma drogi powrotnej. Dlatego ja już z wami się tutaj pożegnam. 40 minut przygody było. Tak trochę podkładałem grubszy głos, jak na przykład założyłem ten kombinezon dla lepszego efektu, ale wiecie, za bardzo też mi się nie chciało udawać grubszego głosu. Dlatego uważam, że ten serwer za niedługo może być najlepszym serwerem. Po raz drugi, bo już pierwszy raz jak był XDayZ, to był najlepszy serwer. A teraz ma jeszcze okazję powtórnie stać się najlepszym serwerem. No i naprawdę polecam ten serwer. Grałem na WareDayZ, ale już mi się przejadło, dlatego przeprowadziłem się na XDayZ, który jest najlepszy według mnie na dzień dzisiejszy. A co dalej będzie nasz administrator tutaj fundował graczom, to się okaże w przyszłości. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie czwartego odcinka piątego sezonu z MTA DayZ. No, na początku się nie witałem, bo to miała być taka jakby przygodowo-fabularna część odcinka. Jednocześnie pokazanie wam tego, co ten serwer może graczom zafundować porządnego. Więc ja już wam to mniej więcej przedstawiłem. Trochę się pomęczyłem, ale przedstawiłem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, zasubskrybować, zlajkować. W opisie będzie IP tego serwera. I pozdrawiam administratora Funkiego za tak dobrą robotę, którą wykonał i on będzie dalej wykonywał, bo jeszcze będzie więcej niespodzianek, tylko musimy czekać. Trzymajcie się, na razie, miłej gry i naprawdę powodzenia.